TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. No myślę, że szybko strzelone bramki ustawiły mecz. Później już było zdecydowanie ciężej. No do tej pierwszej bramki jeszcze nie było tak źle, no a później już praktycznie wszystko się posypało. No teraz jest najważniejsza część sezonu, ostatnie 7 meczy o być albo nie być. Także zapominamy o tym meczu i przygotowujemy się jak najlepiej do najbliższego. No na pewno nie jest łatwo, ale musimy się z tym zmierzyć, musimy się od tego odciąć i skupić się na swojej robocie i zrobić to jak najlepiej i przede wszystkim pokazać to na boisku. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim tak, chciałbym rozpatrywać ten mecz w kategorii jednej połowy, bo w tej pierwszej połowie myślę zagraliśmy całkiem niezłe spotkanie. Sytuacja Jarka Niezgody w pierwszych minutach mogła być tą, która jakby trochę by skomplikowała Lechowi sytuację w tym meczu. Tak się nie stało. Później strzeliśmy bramkę przypadkowo, tą samobójczą. I muszę powiedzieć, że przegraliśmy z bardzo dobrym zespołem. Taka jest prawda. My mamy swoje cele. Lech będzie moim zdaniem bardzo, bardzo poważnym kandydatem do tytułu Mistrzostwa Polski, jeżeli utrzyma taką formę, taką dyspozycję. No to ta rywalizacja będzie bardzo ciekawa. Także ja pogratulowałem chłopakom tej pierwszej połowy, bo myślę, nie wyszliśmy tylko murować, chcieliśmy grać w piłkę. Tych akcji ciekawych myślę było może nie sporo, ale kilka. Natomiast druga połowa, no to prawdopodobnie zapłaciliśmy cenę za tą pierwszą, gdzie Lech bardzo dobrze i szybko operował piłką i ona już nie była taka dobra w naszym wykonaniu. Krótko, bo ja wydałem oświadczenie, nie chciałbym tematu rozwijać, bo ze strony władzy ukazała się taka dość cięta riposta. Ja kiedyś się być może do tego odniosę. Natomiast my zostawiamy drużynę, według nowej tabeli, jest na miejscu gwarantującym utrzymanie. Gdyby tej drużynie nie zabrano 4 punktów, to ta sytuacja byłaby jeszcze lepsza. Więc uważam, że wykonaliśmy trudne zadanie. Oczywiście życzę drużynie jak najlepiej. Będę kibicował do końca. Liczę, że to utrzymanie zapewni sobie bardzo szybko. No i tyle w kwestii ruchu. Kiedy mnie pan zobaczy? No, do niedawna miałem rodzinę, która wyjechała z Poznania, także nie wiem. Proszę pana, przepisy związkowe jasno mówią, że trener w jednej rundzie nie może poprowadzić 2 zespołów, więc na pewno ten miesiąc teraz to będzie na pewno wypoczynek i regeneracja sił. Czyli plotki mówiące o ewentualnym przeniesieniu się do Krakowi? Ale słyszy pan ode mnie, że nie ma takiej możliwości, tak? Najwcześniej podjęcie pracy przeze mnie jest możliwe od przyszłego sezonu. Chciałbym pogratulować piłkarzy Rucha za dobry mecz, pierwszą połowę grali są bardzo dobrze, mieliśmy dużo problemy, pierwsza połowa, nie kontrolowaliśmy grę i nie braniliśmy dobrze. Druga połowa grali jsme lepše po drugému gólu, všechno bylo Latvie i myslím, že zaslouženo vyhrávali jsme. Tež kompliment na moju družinu. Vážné zvyčenstvo, ale jdeme dále, máme dobrou situaci teraz, jste s mi Čeči, chtěli jsme být Čeči i s velkým optimismem jdeme dál.